Cześć, witamy na kanale Speed Service. Dzisiaj dotarliśmy do Kamila. U Kamila stoi BMW, jest praktycznie ukończone, tak? Tak, tak. To autko mogliście zobaczyć na naszym kanale, jak przygotowywaliśmy je przed oddaniem do blacharki i lakierowania. Tutaj Kamil nam opowie, co musiał zrobić, co jeszcze mu zostało i czy jakieś po drodze były niespodzianki w naprawie tego BMW. Po wizycie u Ciebie, jak przyjechało do nas auto, no, zrobiliśmy taką listę części, które nam brakowały do blacharki, żeby zrobić. Teoretycznie blacharsko ona nie była bardzo uszkodzona. Bo tutaj był ten bok, tak? Tutaj było, dokładnie, z tego co pamiętam, dokładnie. Prawy tylny błotnik, drzwi przerysowane. Cała strona. Cała strona, tak? I powiedz mi, kupowaliście części w kolor, czy... Drzwi pasażera były kupione w kolor, ale one były poobdzierane, jakaś wgniotka, rysa, ranty obite, nadawało się do malowania. No ale tylko z zewnątrz, bo od spodu były srebrne, nie trzeba było ich obustronnie lakierować. Te drzwi naprawiliśmy, one były tutaj lekko zarysowane, z tym łuczkiem tak samo. Czyli tutaj klepaliście, tak, delikatnie podszpachlować i wymalować. Wyciągnięty został łuczek, drzwi były wyklepane. Może przejdziemy do przodu. Błotnik był wymieniony na używkę, no i trzeba było go też całego lakierować. Ogólnie cała strona była lakierowana, łącznie z przodem, maska była nowa. Czyli maska też była nowa i tak, też lakierowana. A powiedz mi, drugą stronę trzeba było jakoś pylać, czy siadło? Lewa strona była przerysowana, to też robiliśmy tam poprawki na tych elementach, no ale głównie skupialiśmy się tutaj na tej bardziej uszkodzonej stronie. Czyli tutaj nie było jakichś większych niespodzianek? Nie było. Czyli to teraz Wam zostało w zasadzie wymyć auto, tak? Czy jeszcze czegoś mamy brakuje? Mamy poskładane, wypolerowane, brakuje nam tylko nadkola, kabla do czujnika ABS-u i to by było chyba tyle z niespodzianek. A powiedz mi, czyli wiele aut do Ciebie trafia, czy od Ciebie do nas, czy od nas do Ciebie? Wydaje mi się, że taka forma, że najpierw trafia auto na naprawy mechaniczne, tak, a później blacharka i lakier jest bardziej rozsądna, nie? Tak, tak. No, no nie męczymy się z tym przepychaniem. No i później też już po takiej, najwięcej chyba czasowo zajmuje lakierowanie i blacharka podczas tych napraw, a tutaj już gotowe auto może iść do czyszczenia, prania, tak? I dokładnie, można je oddać klientowi. Tutaj blacharska ona nie zeszła długo, bo kwestia tylko wymiany, spasowania elementów, no i poskładania tego auta w całość. Czyli tutaj jak już wymieniona była ta kołyska, te wahacze, ustawiona geometria, już nie było niespodzianek, że coś nie pasuje, że to jest do klepania, tylko tutaj siadło wszystko tak jak ma być. Tak, tak. Powiedz mi, ile taka naprawa zajmuje, jeżeli byś się tylko tym autem zajął, od dostarczania do Ciebie, przykładowo dwie osoby, od przygotowania poprzez zbrojenie części? No jeśli mamy części, niczego nie brakuje, to jesteśmy tam się w stanie spiąć, załóżmy 6-7 dni roboczych. Czyli od przywiezienia do oddania, czyli nie tak, jest to jakiś... No spasowanie to nam zajęło jeden dzień. No więcej czasu schodzi na przygotowaniu, na podkładowaniu, na czyszczeniu elementów, na lakierowaniu. Tego, tak? Dokładnie, dokładnie. No. No wiadomo, że my sobie to rozkładamy też etapami i nie robimy tego... Jedno auto, tak? Tak, tylko... nie robimy, tylko szpachlujemy, to schnie. Podkładujemy, to też odsycha 2-3 dni. Na międzyczasie inne auta robicie, bo widzimy, że na warsztacie stoi kilka aut i różne jest w różnych etapach przygotowania, tak? Ale to opowiemy bardziej o samym procesie lakierowania, samym procesie przygotowania auta blacharskiego już w kolejnym odcinku. Okay. Czyli tutaj auto już niedługo trafia do klienta. Dokładnie. Jeszcze spoiler na klapę przyjdzie i mamy w kolorze, czy trzeba do malowania. Do malowania. Czyli jeszcze chwilkę postoi. To jest taki krótki odcinek nawiązujący do pierwszej części naprawy BMW po wypadkowej. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki Kamil, że opowiedziałeś nam o BMC, zaprosiłeś nas do siebie. Pozdrawiamy i zachęcamy do subskrybowania naszego kanału.